zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Zbrodnie popełnione na dzieciach odciskają szczególne piętno na społeczeństwie. Tworzą szczelinę, której nie udaje się już niczym załatać. Wraz z pogrążonymi w bólu rodzicami cierpią sąsiedzi, nieznajomi, milczący obserwatorzy. Żadne słowa nie przynoszą ukojenia. To, choć w minimalnym stopniu, jest w stanie zapewnić jedynie sprawiedliwość, schwytanie i osądzenie sprawcy, i to jak najbardziej surowo. Warunek jest jeden. Zarówno sąd, jak i rodziny ofiar muszą mieć stuprocentową pewność, że odpowiednia osoba siedzi na ławie oskarżonych. Gdy pojawi się choć cień wątpliwości, spokój w sercu zrozpaczonej matki czy ojca może nigdy nie nadejść. Odczuli to na własnej skórze rodzice z Atlanty, którzy stracili swoje ukochane dzieci. Było słoneczne lato 1979 roku. Atlanta wciąż miała w pamięci płomienne wystąpienia Martina Luthera Kinga i próbowała zbudować sobie opinię miasta otwartego, przyjaznego i tolerancyjnego. Była mekką czarnoskórej społeczności Ameryki i chciała tę swoją pozycję podtrzymać. Wszelkie marzenia i cele zostały jednak wystawione na próbę, gdy w lesie w południowo-zachodniej części Atlanty odnaleziono szczątki dwóch nastoletnich chłopców. Byli to 14-letni Edward Hope Smith, nazywany również Teddym, a także 13-letni Alfred Evans, znany jako Q. Obaj zniknęli w połowie 79 roku w odstępie zaledwie 4 dni. Po sekcji zwłok okazało się, że jedna z ofiar została zastrzelona, druga uduszona. Wtedy jeszcze policja nie miała pojęcia, że właśnie rozpoczyna się jedno z najtrudniejszych śledztw w historii Atlanty, a drapieżnik, który odebrał życie dwóm niewinnym chłopcom, dopiero ruszył na swoje krwawe łowy. Śledczy nie wiedzieli, kto może stać za zbrodniami, a także jaki był motyw. I nim zdążyli cokolwiek ustalić, pojawił się kolejny problem. 4 września bez śladu zniknął 14-letni Milton Harvey. Mama poprosiła go, by pojechał załatwić w banku kilka spraw. Wsiadł więc na rower i ruszył przed siebie. Bliscy już nigdy więcej nie widzieli go żywego. Rower chłopca odnaleziono tydzień później, jego ciało w listopadzie. Ale i to zabójstwo nie zaalarmowało policji. Śledczy podejrzewali, że to po prostu jedna z wielu spraw, z którą do tej pory musieli się borykać. W tamtym czasie policja w Atlancie badała rocznie ponad 200 zabójstw. Większość z nich dotyczyła afroamerykańskiej społeczności w biedniejszych częściach miasta. Funkcjonariusze sądzili, że śmierć trojga dzieci nie jest ze sobą powiązana, a złapanie sprawców będzie jedynie kwestią czasu. Tak się jednak nie stało. 21 października 9-letni Yusuf Bell wyszedł do sklepu. Miał kupić sąsiadce tabakę. Świadkowie widzieli go w sklepie, a później, gdy wsiadał do niebieskiego samochodu. Potem ślad się urwał. Ciało dziecka odnaleziono 8 listopada w opuszczonej szkole podstawowej. Natknął się na niewoźny. Chłopiec miał na sobie te same ubrania, w których wyszedł z domu jeszcze w październiku. Różnicą było to, że przyklejony był do nich kawałek taśmy maskującej. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec został dwukrotnie uderzony w głowę, a także uduszony. Matka Yusufa przez lata walczyła o sprawiedliwość dla syna i pozostałych zamordowanych dzieci. Założyła komitet, który miał nagłaśniać każdą sprawę i patrzeć władzom na ręce, bo te, według Camille Bell, ignorowały wszystkie zaginięcia. Władze miejskie wysyłały nam jasny sygnał. Nie przejmujemy się śmiercią waszych dzieciaków. Gdy dzwoniłaś na komisariat zapytać o stan śledztwa, to detektywa nigdy nie było na posterunku i nigdy nie oddzwaniał. Nikt nie wysyłał żadnych ostrzeżeń. Nim miasto ogłosiło, że coś złego się dzieje, nie żyło już 10 dzieci. Lista zaginionych dzieci niebezpiecznie zaczęła się wydłużać. 4 marca 1980 roku trafiła na nią 12-letnia Angel Lanier. Dziewczynka zniknęła po tym, jak odwiedziła swoją przyjaciółkę. Jej ciało znaleziono 6 dni później na zalesionym, pustym parkingu. Sprawca wepchnął jej w usta białą bieliznę, która nie należała do niej. Ręce miała skrępowane przewodem elektrycznym. Przyczyną śmierci było uduszenie. Zaledwie tydzień po zniknięciu dziewczynki, bez śladu przepadł 11-letni Jeffrey Mattis.
Kilka miesięcy później świadek zeznał, że widział chłopca, gdy wsiadał do niebieskiego samochodu. W środku miało być dwóch mężczyzn, jeden o jasnej, a drugi o ciemnej karnacji. Ciało Jeffreya odnaleziono blisko rok po jego tajemniczym zniknięciu. Porzucono je na skraju lasu. 18 maja Eric Middlebrooks odebrał w domu telefon. Następnie szybko wskoczył na rower i ściskając młotek pojechał przed siebie. 15-latka odnaleziono dzień później. Jego ciało znajdowało się na tyłach jednego z barów. Sprawca zadał mu kilka ciosów ostrym narzędziem. Miał też poważny uraz głowy, który był bezpośrednią przyczyną śmierci. Wiadomo, że Eric kilka tygodni wcześniej zeznawał w sądzie przeciwko trzem nieletnim chłopakom. W tle były oskarżenia o napad. 12-letni Christopher Richardson wybrał się na basen 9 czerwca. Widziano go, gdy szedł w kierunku pływalni. Chłopiec do domu już nie wrócił. Jego ciało odnaleziono dopiero w styczniu. Śledczym nie udało się ustalić, w jaki sposób dziecko zginęło. Niespełna dwa tygodnie później świadek widział, jak dwóch mężczyzn uprowadza 7-letnią Latonię Wilson. Ślad po dziewczynce urwał się na jednym z parkingów. Aż do 18 października, czyli do dnia, w którym odnaleziono zwłoki, miejsce pobytu dziecka było nieznane. Szczątki znajdowały się na ogrodzonym terenie przy Verbena Street w Atlancie. Ze względu na zaawansowany rozkład, ustalenie przyczyn śmierci okazało się niemożliwe. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Do końca 1980 roku podobny los spotkał jeszcze 8 dzieci. 10-letniego Arona Wajczy, którego również widziano, gdy wsiadał do niebieskiego samochodu. 9-letniego Antonego Cartera i 10-letniego Erla Terrella. 13-letniego Clifforda Jonesa, 10-letniego Darona Glassa, którego ciała nigdy nie odnaleziono. 12-letniego Charlesa Stevensa, 9-letniego Arona Jacksona i 16-letniego Patricka Rogersa. Część z tych ofiar wyłowiono z rzeki Chattahoochee. Im więcej dzieci ginęło, tym większą presję społeczeństwo wywierało nie tylko na policji, ale i na władzach Atlanty. Czarnoskóry burmistrz, w którym mieszkańcy pokładali ogromne nadzieje, okazał się rozczarowującym politykiem, który dbał przede wszystkim o wizerunek miasta. Camille Bell organizowała więc konferencje, ale i konfrontacje z miejskimi władzami. Ludzie mówią, że pewne osoby czerpią korzyści z tej tragedii, ale ja widzę, że przede wszystkim budowane i łamane są kariery polityczne na trumnach tych dzieci. Zarzucano policji, że do swojej grupy nie angażuje lokalnej społeczności, która wiedziała o sobie najwięcej. Władze przekonywały, że robią co mogą, choć śledztwo pochłania ogromne środki finansowe. Dlatego w całym mieście organizowano msze żałobne, na których zbierane były pieniądze, które miały wspomóc kontynuowanie pracy policji. Początek 81 roku przeniósł kolejne zbrodnie. 3 stycznia zaginął 14-letni Luby Getter. Jego ciało znaleziono 2 dni później. W tym samym miesiącu zniknął jego przyjaciel, 15-letni Terry Poole. W lutym i marcu znaleziono 6 kolejnych ciał. Wśród nich 21-letniego Ediego Duncana, który przełamał schemat, bo był pierwszą dorosłą ofiarą. W kwietniu zamordowane zostały aż 3 osoby, które nie były dziećmi. 20-letni Larry Rogers, 28-letni Jimmy Payne i 28-letni John Porter. Dwaj ostatni byli więźniami i chwilę przed zabójstwem zostali wypuszczeni z zakładu karnego. 12 maja odnaleziono ciało 17-letniego Williama Barretta, znanego jako Billy Starr. Choć ofiary różniły się wiekiem, łączyło je całkiem sporo. Wszystkie były Afroamerykanami, a ich zniknięcia i zabójstwa miały miejsce w obrębie tego samego terenu. Sposób mordowania nie był jednakowy. Niektóre ofiary były duszone, inne zastrzelone, a jeszcze inne zostały dźgnięte nożem. Teorii było kilka. Jedna z nich mówiła, że za zabójstwami stoją biali rasiści, którzy w ten sposób chcą się pozbyć czarnoskórej społeczności. Rodziny ofiar nie wierzyły, że za zbrodniami może stać ktoś z ich grupy etnicznej. Nastroje podsycił wybuch w przedszkolu w październiku 1980 roku. Zginęło 5 osób, 4 dzieci i nauczycielka. W śledztwo zaangażowało się FBI, otworzono też specjalną grupę zadaniową i wprowadzono godzinę policyjną.
ale wszystko to na nic. Nie było żadnych podejrzanych, dowodów i motywów. Mieszkańcy byli za to przerażeni. Pilnowali swoich dzieci nieustannie, nosili ze sobą broń i nie rozmawiali z nieznajomymi. Dzieci uczone były samoobrony, a społeczeństwo powtarzało: nie wierzymy już policji i nie ufamy w jej profesjonalizm. Mieszkańcy czekali na jakikolwiek przełom, który zakończyłby ten blisko dwuletni terror. Zwrot akcji nastąpił wiosną 81 roku. Śledczy ustalili, że ubrania zamordowanych dzieci niosły ze sobą jedną dużą wskazówkę. Na wielu z nich odkryto sierść psa, a także nietypowe włókno pochodzące z zielonej wykładziny. Gdy ta informacja wyciekła do mediów, ofiary zaczęły wypływać z rzeki. Dzięki temu sprawca lub sprawcy mogli pozbyć się dowodów. Dlatego policjanci zdecydowali, trzeba ustawić patrole w pobliżu mostów. Wytypowano 14 z nich, z których sprawca mógłby skorzystać. 22 maja w trakcie patrolu jeden z funkcjonariuszy usłyszał w środku nocy plusk pod mostem. Inny z oficerów zauważył odjeżdżające z tamtego miejsca białe Chevrolet Kombi. Auto po chwili zawróciło i znów przejechało przez most. Śledczym natychmiast zapaliła się lampka. Ruszyli za pojazdem, drogę zajechały mu dwa radiowozy. Za kierownicą siedział 23-letni Wayne Williams. Wayne okazał się drobnym, niskim, czarnoskórym mężczyzną z okularami. Przedstawiał się jako promotor muzyki, a także niezależny fotograf. Auto, którym jechał, należało do jego rodziców. Gdy policjanci zapytali go, czy wie, dlaczego został zatrzymany, odparł: tak, chodzi o te zaginione dzieci. Kanał Drugi świetnie to relacjonuje. Przekonywał, że jedzie właśnie na przesłuchanie młodego talentu, niejakiej Cheryl Johnson. Śledczy nabrali podejrzeń. Był środek nocy, a po sprawdzeniu okazało się, że dane, które podał Williams, nie są prawdziwe. Jeden z policjantów przekonywał, że w aucie Wayne'a była też nylonowa linka i rękawiczki. Nie zostały jednak zabezpieczone. Nie znaleziono też żadnych zwłok w miejscu, w którym słyszano wcześniej plusk. FBI nie miało wyjścia. Mężczyzna został puszczony wolno. Dwa dni później z rzeki wypłynęło nagie ciało Nathaniela Keitera. Uznano, że mógł zostać zrzucony właśnie wtedy, gdy zatrzymano na moście Wayne'a Williamsa. Agenci zaczęli więc przyglądać się 23-latkowi. W jednym z przyjętych wcześniej profili psychologicznych uznano, że sprawca może być samotną osobą, która wciąż mieszka z rodzicami. Prawdopodobnie była czarnoskóra i na bieżąco śledziła medialne doniesienia na temat zaginięć dzieci. Williams idealnie pasował do tego profilu. Mieszkał z rodzicami, nie był w związku, a w samochodzie miał nasłuch policji. Jego pojazd miał mnóstwo świateł i długą antenę. Do złudzenia przypominał policyjny radiowóz. Śledczy uznali, że z łatwością mógł podszywać się pod funkcjonariusza i w ten sposób zwabiać do siebie dzieci. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Williams został zbadany wykrywaczem kłamstw. Test przechodził trzykrotnie. Oblał wszystkie próby. Pytano go m.in. o zabójstwo Nathaniela Keitera. Wayne twierdził, że nie miał z nim nic wspólnego, ale wykrywacz mówił co innego. Na ciele Nathaniela odnaleziono też charakterystyczne zielone włókna, co pozwoliło śledczym połączyć zabójstwa dzieci z jego śmiercią. Tym samym wokół Williamsa zaczęło krążyć przekonanie, że może mieć na koncie nie tylko zabójstwo Keitera, ale też dzieci. W policyjnym garażu ustawiono auto Wayne'a. Zostało poddane badaniom. W tym samym czasie sprawdzano też dom podejrzanego. Jak się okazało, budynek skrywał wiele niespodzianek. Znaleziono m.in. mnóstwo slajdów, na których widnieli młodzi chłopcy. W kilku pokojach zauważono zieloną wykładzinę. Rodzina posiadała też psa, owczarka niemieckiego Shibę. Wszystko zaczęło do siebie pasować. Włókna z wykładziny zostały pobrane. W laboratorium od razu zauważono, że idealnie pasują do tych znalezionych na ciałach niektórych ofiar. Śledczy czuli, jak narasta w nich euforia. Byli przekonani, że mają właściwego człowieka. Ale Wayne Williams nie zamierzał się poddać i przyznać do zabójstw. Zatrudnił adwokata i rozpoczął walkę o udowodnienie swojej niewinności. Williams pozostawał na wolności.
Wrócił do domu i zwołał konferencję prasową. Zapytany o zabójstwa, odparł: widziałem dzieciaki w miejscach, w których nie powinno ich być, niezależnie od pory dnia i nocy. Nikt się nimi nie opiekował, rodzice ewidentnie się nimi nie interesowali. Biegały samopas. To oczywiście nikomu nie daje prawa do zabijania ich, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Same się prosiły o kłopoty. Po tych słowach część opinii publicznej zaczęła wierzyć w winę Williamsa. Odebrano to tak, jakby usprawiedliwiał zabójcę, za to obciążał winą same ofiary i ich rodziny. Wayne robił wokół siebie show. Krzyczał na policjantów, rozmawiał z mediami i nieustannie był na widoku. Zupełnie jak celebryta, a nie osoba podejrzewana o brutalne zbrodnie. Pozował, machał i uśmiechał się do fotoreporterów. Można odnieść wrażenie, że wreszcie miał swoje 5 minut sławy, na które czekał całe życie. Gdy Williams przechadzał się w świetle kamer, prokuratura szykowała się do oskarżenia go o zabójstwo. 21 czerwca zdecydowano o areszcie. Policjanci przyszli po niego do domu i zaprowadzili go do białego samochodu. Wsiadając do pojazdu, Wayne jeszcze nie wiedział, że właśnie pożegnał się ze swoją wolnością już na zawsze. Williams został oskarżony o zabójstwo Nathaniela Keitera, a także Jimmy'ego Payne'a. Rodziny zamordowanych dzieci były wściekłe, bo w oskarżeniu nie było słowa o ich pociechach. A skoro władze zapewniały, że to Wayne jest tym potworem, który uprowadzał dzieci, to dlaczego nie postawiono mu za to zarzutów? Odnalezione włókna pasowały, ustalono też, że 23-latek rozdawał ulotki głównie w tak zwanych czarnych dzielnicach. W ten sposób szukał młodych talentów, które chciał zaangażować do tworzonego przez siebie zespołu Gemini. Warunkiem był przedział wiekowy, od 11 do 21 lat, niezwykle zbliżony do tego, w którym obracał się też morderca. To, co mogło przeważyć szale za oskarżeniem Wayne'a o zabójstwo Keitera, były zeznania świadka Roberta Henry'ego. Przyznał, że w noc, w którą zginął Nathaniel, widział mężczyznę spacerującego za rękę z Williamsem. Proces ruszył 6 stycznia 1982 roku. Na chwilę przed jego rozpoczęciem Wayne zwolnił jednego ze swoich prawników. Ten z kolei przyznał po latach, że jego klient był niezwykle zadufany, arogancki i pewny siebie, a do tego miał wiele twarzy. Chciał sprawować całkowitą kontrolę nad przebiegiem rozpraw i nie zamierzał oddawać jakiejkolwiek władzy swoim prawnikom. Tymczasem oskarżenie przyjęło prostą strategię. Chodziło o przedstawienie dowodów w taki sposób, by ława przysięgłych nie miała wątpliwości, że Williams jest winny. Dużą rolę miały odebrać odnalezione włókna, które połączono z wykładziną Wayne'a. Proces cieszył się ogromnym zainteresowaniem mediów i opinii publicznej. W dniu jego rozpoczęcia na sali pojawiło się około 300 osób. Było też kilka matek zamordowanych dzieci, choć ich nazwiska nie znalazły się w akcie oskarżenia. Obrona od początku próbowała podważyć dowody prokuratury. Zapewniano, że Williams przy swojej wadze i swoim wzroście nie byłby w stanie wyciągnąć z auta martwego mężczyzny i przerzucić go przez barierki. Ale oskarżenie było innego zdania. Jak twierdziło, Wayne mógł to zrobić bez problemu, bo barierki były niskie, podobnie jak bagażnik. Obrona podważyła też wyniki sekcji zwłok. Według niej Nathaniel zginął co najmniej 7 dni przed odnalezieniem ciała, co oznaczałoby, że tej nocy, kiedy funkcjonariusze usłyszeli plusk, Williams nie mógłby wyrzucić zwłok do wody. Podejrzewano też, że Jimmy Payne zginął nie przez zabójstwo, a przez przypadkowe utonięcie. Oskarżenie wciągnęło do procesu sprawy kilkorga dzieci, by udowodnić, że Williams działał w schemacie. Chodziło o sposób zabijania, porzucenia zwłok, dobór ofiar, a także włókna znalezione na ciałach. Połączono nie tylko je, ale też sierść psa Williamsów. Pasowały też włókna z narzuty na łóżko, łazienki czy rękawiczek. W dodatku Wayne zaprzeczał, by znał którąkolwiek z ofiar, podczas gdy znaleziono świadków, którzy widzieli go z co najmniej kilkoma ofiarami. Wykazywano również niespójności w jego zeznaniach. Zło. Zło. Zbrodnia. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Ofiara. Proces trwał niecałe 2 miesiące. Wayne wydawał się ławie przysięgłych niezwykle arogancki. Nie zrobił dobrego wrażenia, co mogło pogrzebać jego szanse na wolność. 27 lutego, po niespełna 12 godzinach obrad,
uznano go za winnego morderstwa Nathaniela Keitera i Jimmy'ego Payne'a. Wyrok dożywocie. Ale rodzinom ofiar brakowało najważniejszego. Williams nie został skazany za zabójstwa dzieci. Dlatego nie wszystkie matki uwierzyły w jego winę. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Po prostu chcę, żeby mój syn wrócił do mnie. Rodzina Wayne'a była przekonana, że skazano niewinnego człowieka, a cały aparat państwa skierowany był przeciwko Williamsowi. Nawet jego adwokaci po ogłoszeniu wyroku zapewniali, że od początku byli na straconej pozycji, bo FBI wyłożyło ogromne środki na cały proces, łącznie 2 miliony dolarów. Po skazaniu Wayne'a Williamsa służby podjęły jeszcze jedną kontrowersyjną decyzję. Zamknęły śledztwo w sprawie śmierci ponad 20 dzieci. Zupełnie tak, jakby przyjęły, że sprawca siedzi już w więzieniu, mimo że za przypisywane mu zbrodnie nie został skazany. Rodziny ofiar były w szoku. Poczuły ogromną niesprawiedliwość. Wiele osób nie wierzyło w winę Wayne'a, głównie przez wzgląd na jego rodziców. Williams przyszedł na świat 27 maja 1958 roku. Jego ojciec Homer był fotoreporterem współpracującym z różnymi redakcjami. Natomiast matka, Faye, była szanowaną nauczycielką. Nie należeli do elity, ale byli niezwykle lubiani. Wszyscy sąsiedzi powtarzali, że to porządna rodzina, która z pewnością nie wychowałaby potwora mordującego dzieci. Wayne w szkole był niezwykle grzecznym i pilnym uczniem. Wydawało się, że przy swojej inteligencji, pewności siebie i samozaparciu jest w stanie osiągnąć naprawdę wiele. Ukończył szkołę średnią i rozpoczął się dziwny etap w jego życiu. Williams marzył o karierze muzycznej. Chciał być menadżerem i łowcą młodych talentów. Rozpoczął współpracę ze stacjami radiowymi, próbował też swoich sił jako fotoreporter. Wierzył, że znajdzie własnego Michaela Jacksona i stworzy z nim zespół, który podbije muzyczną scenę. Tak się jednak nie stało. Resztę historii już znacie. Williams nigdy nie przyznał się do zabójstw, za które go skazano, a także do odebrania życia dzieciom, które mu przypisywano. Do dziś przekonuje, że jest niewinny i stał się kozłem ofiarnym służb, które szybko chciały znaleźć sprawcę i zamknąć kompromitujące dla siebie śledztwo. Rozmawiamy tu o morderstwie, ale prawda jest taka, że ja nikogo nie zabiłem. To ludzie chcą zrobić ze mnie mordercę. Chcą w głębi serca za wszelką cenę zakończyć tę sprawę i o niej zapomnieć. A najprościej im to zrobić, wskazując mnie jako mordercę. Pod koniec lat 90. Wayne złożył petycję i poprosił o ponowne rozpatrzenie swojej sprawy. Sąd Najwyższy Hrabstwa Bats odrzucił jednak tę apelację. W 2004 roku Wayne spróbował po raz kolejny. Jego prawnicy przekonywali, że organy ścigania zatuszowały dowody na udział Ku Klux Klanu w zabójstwach, a włókna, które były jednymi z ważniejszych dowodów, zdaniem prawników, nie przetrwałyby naukowej analizy. Ale i tym razem sąd nie podzielił argumentów Williamsa i odrzucił wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zdaniem Wayne'a służby nie chciały dopuścić do skazania białej osoby. Gdyby ci policjanci zatrzymali białą osobę, to w największych miastach wybuchłyby zamieszki. Mielibyśmy kolejną wojnę rasową. Wayne Williams odsiaduje wyrok w więzieniu stanowym Telfar. W 2019 roku poprosił o skrócenie kary, ale ten wniosek również nie został uwzględniony. O kolejne zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać w listopadzie 2027 roku. Również w szeregach policji były osoby, które nie wierzyły w winę Williamsa. W 2005 roku komendant policji Louis Graham chciał wznowić sprawę czterech chłopców, którzy zginęli między lutym a majem 1981 roku. Te zabójstwa przypisano właśnie Wayne'owi. Ale zdaniem Grahama w więzieniu siedział niewinny człowiek. Władze hrabstwa Fulton nie zdecydowały się jednak na wznowienie spraw. W sierpniu 2005 roku ujawniono też raport, zgodnie z którym Charles T. Sanders, powiązany z Ku Klux Klanem, był jednym z pierwszych podejrzanych w sprawie zabójstw czarnoskórych dzieci. Zarejestrowano też jego rozmowę, w której chwalił morderstwa. Jeden z anonimowych świadków miał też powiedzieć, że Sanders przyznał się do zabójstw, a we wszystkim mieli mu pomagać jego bracia. Nie znaleziono jednak dowodów na winę mężczyzn, przeszli też badanie wykrywaczem kłamstw.
Sprawa została zamknięta w lipcu 2006 roku. O dzieciach z Atlanty znów zrobiło się głośno dzięki książce Mindhunter. Jej autor, były profiler FBI, John E. Douglas, przyznał, że jego zdaniem wszystkie dowody wskazywały na winę Williamsa w przypadku śmierci 11 osób. Nie znaleziono jednak mocnych powiązań, które pozwoliłyby na obciążenie go za zabójstwa pozostałych dzieci. W 2007 roku pod lupę wzięto dwa włosy znalezione na jednej z ofiar. Poddano je badaniom DNA. Potwierdziły, że należały one do Wayne'a Williamsa. W 2010 roku ponownie wykorzystano tę technikę i zbadano włosy, które były na ciele 11-letniego Patryka Baltazara. Wynik był niejednoznaczny, ale znów z bazy wynikało, że włosy mogły należeć do Williamsa. W 2019 roku burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms i komendant policji ogłosili, że wszystkie zebrane w procesie dowody ponownie zostaną przebadane. Jak tłumaczyła to Bottoms, być może nie ma już nic do przetestowania, ale myślę, że historia oceni nas na podstawie naszych działań i będziemy mogli powiedzieć, że próbowaliśmy. Wayne Williams ma dziś 64 lata. Przypisuje mu się 24 morderstwa. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.